wiecie już, jaka pogoda czeka nas dzisiaj i w najbliższych dniach, to teraz my sobie porozmawiamy, jak się ubrać w taką pogodę. Ze mną jest dzisiaj Kaja Rostkowska. Cześć wszystkim. Ja nazywam się Daria Kubasiewicz, niezmiennie prowadząca się nie zmieniła. I dzisiaj, tak na początek, co będziemy, króciutki wstęp, o czym będzie mowa. Będzie mowa o modowym evencie. Tak to nazywam, bo to jednak nie był pokaz mody. O tym sobie z Kają porozmawiamy, bo razem byłyśmy na tym właśnie, w cudzysłowie, pokazie mody zielonogórskiej, w zielonogórskiej Amfiladzie. Poza tym, jak zwykle, w must have'ie garść informacji na temat fajnych rzeczy. Dzisiaj będzie o leggingsach, australijskich leggingsach firmy Black Milk. Próbowałam wejść na ich stronę przed chwilą, ale znowu się zapchała, tak te leggingsy są popularne. No i w Out of Fashion, jak zwykle, obserwacje dnia codziennego. Ostatnio było dużo imprez, brałam udział w wielu imprezach, w których jakby nagromadzenie ubrań, przedziwnych ubrań się pojawiło, także z tych obserwacji Out of Fashion się narodziło jakoś tak. No i jak zwykle alfabet projektantów, także startujemy. Garderoba. No to co, Kaju? No właśnie, aż język plącze, jak sobie człowiek przypomina. Jak sobie przypominam, to w czym wzięłyśmy udział, no tak, piątek, gdzieś w internecie wynalazłam taką informację, że się odbywa pokaz mody. No i od razu szał, ponieważ takie rzeczy w Zielonej Górze bardzo rzadko się zdarzają. Chyba pierwszy raz, tak odkąd mam świadomość przynajmniej jakąś i gdzieś tam ogarniam ciuchy mniej więcej, co gdzie. To nagle pojawił się tak, informacja, no, pokaz mody. Samo miejsce w ogóle ciekawe, bo Amfilada, nie wiem czy wiecie, ale to jest to prawe skrzydło Focusa. Bardzo fajne skrzydło. To znaczy niedokończone. Ogromne, tak, tak, tak. Niedokończone, ale to też fajny taki charakter nadawało, takiego podziemia jakiegoś. Bardzo surowego. To mi się kojarzyło właśnie z pokazami, nim pokaz się zaczął, to kojarzyło mi się z łódzkimi pokazami, kiedy jest nasz polski tydzień mody, to oni też lubią, żeby te pokazy odbywały się w takich surowych miejscach, w jakichś starych fabrykach. A tutaj również na Amfiladę, tam wchodzimy, goły beton, ściany były, filary były, wszystko jest, wszystko okej. Okay. Wyglądało fajnie. Dywan czerwony jeszcze był. Dywan czerwony, początek. Więc pomyśleliśmy, wow, jest okej, okay. Tam stali panowie, którzy jakieś tam dzierżyli zaproszenia. Więc myśleliśmy, że no, wchodzimy, muzyczka, jedzonko. Ale to jeszcze ci przerwę, bo nasz skład też był ciekawy. Bo tak, my się bardzo ciekawą ekipą tam udaliśmy. Tak, w redakcji, żeby się wybrać na ten pokaz. No i Remik w spodenkach krótkich, w jakieś kółka. Drugi kolega w koszulce uniwersyteckiej, prawda? Tak, tak, także fajnie się prezentowaliśmy. Byliśmy barwną ekipą, naprawdę. Biorąc pod uwagę, że w pierwszych rzędach tam siedziały takie wyfiokowane panie, przygotowane na ten pokaz, to było widać, że niektórzy bardzo sobie do serca wzięli to, że to się nazywa pokaz mody. Co trzeba powiedzieć, że w tej zapowiedzi tego, jaki to będzie pokaz, było napisane, że zobaczymy ubrania, między innymi Red Valentino i Versace, Iceberga. No i no zaraz sobie powiemy rzeczywiście, jakie ubrania pokazano tam, no ale jeśli chodzi o samą właśnie warstwę modową, no ja nie wiem, o co chodziło w tym pokazie, tak. Ale naprawdę. Na wybiegu, tak? Czy, tak, na wybiegu. Bo więcej się działo dookoła, nie? Na krzesełkach właśnie, tak jak mówisz. Po kolei relacjonując, no nam się trafiły bardzo fajne miejsca, bo w pierwszym rzędzie na wprost wybiegu, był wybieg rzeczywiście, dywan czarny, zadeptany. No właśnie, na to zwróciłaś uwagę tam w trakcie, ja to przeoczyłam, że rzeczywiście jest jakiś dywan, po którym kobiety tam później w strojach ślubnych i tak dalej, to wszystko już takie podeptane i... Tak, ludzie w ogóle jakby nie tej świętości wybiegu nie znali. Czarny dywan, a żeby tam był beton, także wszystko się nosiło. Zadeptali i zaczął się w ogóle pokaz. Także to już nie było fajne. To takie przepierzenie, nie wiem co to było, takie zasłonka czarna wisząca, która oddzielała. Taka prysznicowa trochę, tak, tylko że czarna. Która jak zapalono światło w ogóle prześwitywała, także było widać co się dzieje na zapleczu. Też nieciekawa. No ale w końcu rozpoczął się oczywiście z godzinnym opóźnieniem. My teraz jesteśmy takimi hejterami strasznymi, ale rzeczywiście tak, no, było. O plusach też znaczy, powiemy, bo tak, jakieś tak, są. Tak, właśnie, warto o plusach też. Kulinarne w szczególności chyba. No. Ale pokaz się zaczął z opóźnieniem, ponieważ podobno czekaliśmy na gościa wieczoru. No ja się spodziewałam, nie wiem, jakiejś celebryty, jakiejś gwiazdy, a pojawił się taki malutki człowieczek, który jest właścicielem. To faktycznie hejterzy, no malutki. Amfilady, tak, i on był zapowiedziany jako ta gwiazda wieczoru. No, dość specyficzna gwiazda. Najgorsze było to, że nie było go w ogóle słychać, on coś mówił, ale...
prawdopodobnie serdecznie nas witał. A jak konferencjer ci się podobał? On taki, kurczę, wyjęty z Polsatu, ale tak do południa chyba. No... Ciężko to opisać. Taki żarty były trochę Jarek takie... Kuźniar, co to z X Factorze się uczył żartów na pamięć, no to on Kuźniar, też mniej więcej. No Kuźniar, to już myślę, że poziom wyżej, bo ten pan to... Ale to był profesjonalista, nawet, to było tak, najciekawsze, że to był facet, który miał pojęcie o tym, a wypadło jak wypadło. No. Tak, sam że, się śmiał, ale śmiał się, dobrze się bawił, także cieszymy się. Jeśli chodzi właśnie o organizację, no to wiadomo, przy takich eventach zawsze pojawiają się sponsorzy, którzy później jakby muszą się wystawić, tak? W trakcie takiego pokazu, więc tam było mydło i powidło, była bielizna erotyczna. To mi się podobało bardzo. Tam, tak, Kaja w ogóle na sam koniec powiedziała do mnie, Kaja, muszę to zdradzić, że musi sobie wziąć... Nie mów, czekaj, powiedz mi. Musi sobie wziąć ten katalog, bo jak tak patrzy czasami na te rzeczy, to nie wie, co do czego jest. Także... Bałam się, że powiesz, że wiem, co do czego. No właśnie nie. To byłoby gorzej. Ale jak, tam przez weekend... Tak, rozpracowałam wszystko, nawet tak? Znalazłam ten sklep w internecie. To z hakiem też już wiesz, do czego jest? No, takie kulki z hakiem, słuchajcie, no, aż mnie ciary przeszły, jak to zobaczyłam, ale miało kolor fajny taki. Także była bielizna, były jakieś kolagenowe, firma, która zajmuje się kolagenem i odmładzaniem skóry. No, sushi także się wystawiało i jednocześnie można było spróbować sushi na tym evencie. No, ale rzeczywiście tam było, suknie ślubne też tam gdzieś tam się pokazywały. No i można było sobie pochodzić, pooglądać. No, taki chaotyczny zbiór trochę. Bardzo, bardzo. Tam było wszystko wrzucone, tak. I, ale jak tam wyszliśmy, to się bardzo dobrze zapowiadało, bo i miejsce fajne, i to, że było to tak bardzo surowo, że tylko dywan, te krzesełka dookoła, pomyślałam, fajnie, jest dobrze, no to okej, okay, poczekajmy i zobaczmy. Zespół był, catering był, także wszystko tak, dobrze przygotowane. Tak, to było takie bardzo stylizowane na warszawskie eventy, takie kiedy to Paprocki, Brzozowski, Zień, Baczyńska, oni lubią zrobić taki event, wtedy zapraszają celebrytów, zapraszają blogerki modowe właśnie, jest catering i tak dalej, taki potężny, no i wszyscy chodzą, jedzą, piją, dobrze się bawią i oglądają najnowsze kolekcje. No i tutaj, no powolutku, za chwilę przejdziemy do tego, co się właściwie działo na wybiegu, bo to jest chyba najważniejsze. Ale ja chciałam jeszcze powiedzieć o tym cateringu, ponieważ wydaje mi się, że bardzo wielu ludzi tam przyszło tak naprawdę, żeby się najeść i napić, a z modą niewiele wspólnego mieli, ponieważ jak usłyszeli, że już można jeść, to wstali z tych krzesełek i właściwie zapomnieli o tym. No właśnie, ale to może albo to wynikało z tego, że są tacy, jacy są, czyli przyszli rzeczywiście się najeść, albo że tak słaby był ten pokaz, nie? No bo to też, gdyby był ciekawy, to ludzie by siedzieli i nie myśleliby o sushi, o szampanii i tak dalej, tylko byliby wpatrzeni w to wszystko. No a się okazało, że jak tylko faktycznie padło hasło, no to wszyscy wstali, nie żałując tego, że trwa cały czas ta impreza, nie? Ja widziałam też umęczonych mężczyzn u boku swoich kobiet, którzy tak siedzieli i tak... Ale oklaski się pojawiły przy tańcu brzucha. Pan przede mną zerwał się z brawami, docenił bardzo. Wcale się nie dziwię, bo to na chwilę ożywiło pokazy mody, ponieważ właśnie pomiędzy tym, kiedy modelki, to też o tym powiemy, prezentowały ubrania, musiały się później przebrać, no to wtedy wychodziła ta cała część artystyczna, prawda? No i był taniec brzucha, był, o, twój ulubieniec zresztą, no, Michael Jackson. Michael Jackson był, słuchajcie, prawdziwy, przyjechał z taką walizką niebieską, wszedł z walizką, wszyscy go przywitali, no i fajnie zatańczył, taki młody chłopaczek, to jest Bąszynka, tutaj bardzo zdolny młody z regionu, świetnie, naprawdę, tak go dobrze naśladował, nawet taki drobiazg, jak mu ta kamizelka czy marynarka spadała z jednego ramienia, tak samo Jacksonowi właściwie, jak on tańczył gdzieś tam, zsuwało się z ramienia. Fajne, naprawdę super, super opracowany pokaz. Dobrze powtórzyć. Rzeczywiście. I jeszcze mieliśmy dziewczynkę, która śpiewała. A tak, ja zapomniałam o niej. Chciałam zapomnieć. Aczkolwiek wydaje nam się, że to była córka szefa, ponieważ śpiewała tak strasznie, że nie wiadomo, kto ją tam dopuścił. Ale ludzie tak fajnie podeszli do tego, bo nie, właśnie nie wyśmiali, tylko tak się dobrze bawili po prostu. A ona też robiła dobrą minę do złej gry. Mhm. Także z trójki tych artystów, którzy tam się prezentowali, to jednak ja też uważam, że Jackson i tańczą. Chociaż dla mnie też miszmasz totalny. Właśnie miszmasz zupełnie. Bo trochę sushi, tańca, trochę ślubne, śpiewu, trochę sushi do tego, no. i mamy event. No dobrze, za chwilę sobie opowiemy o tym najważniejszych rzeczach, czyli o ubraniach, o tym, co zostało pokazane, a co nie zostało pokazane, bo okazuje się, że my czekałyśmy do samego końca, byłyśmy naprawdę, zostałyśmy do samego końca, jeszcze tam byłam ja, Kaja, szampan i puste krzesełka i jacyś tam ludzie, którzy zjadali jeszcze plasterki cytryny i wypijali ostatnie... Jezu, to brzmi naprawdę. Ostatnią kawę.
Rzeczywiście tak było. A teraz chwila muzyki. Maroon 5 powróciło w końcu. Nareszcie bardzo kolorowa, radosna, stylowa ekipa. Moves like Jagger. Oprócz Maroon 5 tam także słychać Krystynę Aguilerę. No ona akurat stylem się nie wyróżnia. Strasznie jej się styl pogorszył ostatnimi czasy. Ona takie buty szalone nosi. Ja ją tak kojarzę chyba. Tak? Krysię Aguilerę? No, Kryśka. Ja pamiętam teraz takich, ona się na Merlin trochę robiła ostatnimi czasy. Taka Piggy Merlin trochę. No, coś ze stylu mam. Chyba jej stylista. Ale już masz dzisiaj cięty. Stylista jej chyba zachorował. Konkurs. Konkurs się należy słuchaczom. To, bo tak smarujemy po eventach. A może konkursik jakiś. 100 zł jak zwykle do butiku u Agnieszki. Tam możecie sobie wydać te pieniążki. Pytanie. W ostatnim Fashion Victim mówiłam o polskich modelkach. No to będzie pytanie o polską modelkę. Która modelka, polska modelka w ubiegłą sobotę, teraz w tę sobotę, wzięła ślub? Bo nasza najpopularniejsza modelka, to taka podpowiedź mała, właśnie wzięła ślub 16 lipca. 683269696, imię i nazwisko tej modelki. Ja daję stówkę do butiku u Agnieszki. A my wracamy do pokazu mody naszego i do ubrań w końcu, bo chyba te były najważniejsze. Szarzyzna, a już mamy telefon. Już słyszę, że szybciutko. Halo? Halo. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, chciałabym odpowiedzieć na pytanie. Odpowiedzieć na pytanie, no to ja tylko szybciutko powtórzę. Która polska modelka teraz w sobotę wzięła ślub? Ania Rubik. Zgadza się, bardzo proste pytanie i prościutka odpowiedź. Jak masz na imię? Beata. Cześć Beata, no to słuchaj, stówka ode mnie dla ciebie, butiku Agnieszki, bo tam po prostu super. Przychodzisz, legitymujesz się, krótko mówiąc, oni już będą wiedzieli, że dla ciebie pieniążki będą, no i stówka do wydania. Chcesz kogoś Dzięki pozdrowić? Mają córeczkę, idę. My również pozdrawiamy córeczkę. To tylko zostań z naszym realizatorem, podasz swoje imię i nazwisko, no i gratulujemy. Dobra, dzięki bardzo. Pozdrawiam, na razie. Dla córeczki też się coś znajdzie. Na pewno, tam też są ubranka dla dzieci, także... A, szybciuszko. O, jak walczą, no stówka. Szybciochem 100 zł? Słuchaj, jak ja zawsze do Agnieszki wpadam, to jest... Ja mówię, Aga, nie pokazuj mi tych ubrań, ona zawsze wyciąga, nie pokazuj, nie mogę zostawiać tyle pieniędzy u ciebie. No dobra, ciuchy na naszym pokazie. To też jest ciekawe, że właśnie długo interesuje. Mówimy o takiej otoczce całej tego eventu, a o ciuchach zdaje się, że dwa zdania będą. Ale dlaczego właśnie tak mówimy? Bo jakby ta otoczka była ciekawsza niż to, co się dokładnie, działo na wybiegu. Dokładnie, to też tak przez przypadek nam wyszło, że w sumie było o czym mówić dookoła, o samym pokazie mody, to rzeczywiście duży cudzysłów na to słowo pokaz, no kompletnie nudny. Najzwyczajniej w świecie. Bardzo były krótkie te wyjścia, a ciuchy, no nie mogę tutaj być ekspertem, zabierać ci twojej funkcji, ale dla mnie takiego zwykłego no właśnie o takie zdanie widza, który gdzieś tam stara się fajnie jakoś ubierać ładnie, ale zupełnie się nie zna na modzie, to było po prostu nudne. Było szaro i tak deszczowo, powiedzmy troszeczkę. Jeden sweter tam zobaczyłam, który mi się dosyć podobał z tej kolekcji Valentino. Mhm. Red Valentino. Do końca czekałyśmy na cokolwiek od Versace, bo tak było to obiecane, że i Versace, i Iceberg, no nie wiem, gdzie oni to trzymali, chyba na zapleczu. A to było świństwo, tak można chyba powiedzieć tak ostro, bo tak. Obiecali, znaczy gdzieś tam było to zapowiedziane, że to będzie i rzeczywiście tak ludzi kilku przetrzymali. Wydaje mi się, że po prostu chcieli przyciągnąć widzów. Co jeszcze? Kompletnie nie rozumiem, jakby tak to, co pokazywali, nie było spójne, nie było w ogóle konceptu, żadnego nie było pomysłu na te pokazy. Pokazy trwały krócej niż przerwy, właśnie te artystyczne. Było 8 modelek. Modelek to też jest takie dosyć duże słowo, bo wydaje mi się, że te dziewczynki były tak jakiejś takiej szybkiej łapanki. Tak, i to też takie wrażenie było, jakby ja na przykład sobie nie zdawałam sprawy, że jak drogie są te ubrania Valentino. No oczywiście gdzieś tam nazwisko się kojarzy, ale później weszłam sobie na stronę, oglądałam ceny, to byłam przerażona, bo one to tak nosiły, jakby to, nie wiem, jakieś takie ciuchy gdzieś z sieciówki wzięte, ubrane, ciach, przeszły po tym wybiegu i tyle. Tak, a się okazuje, że to naprawdę są drogie ubrania, zaprojektowane przez kogoś konkretnego i znanego, sławnego. Jeżeli chodzi też o suknie ślubne, to dla mnie to jest w ogóle najgorszy pokaz mody, jaki mogę sobie wyobrazić, gdzie chcą pokazać high fashion, Valentino, Versace i nagle wjeżdża, okazuje się, że wjeżdżają dziewczyny w sukniach ślubnych.
to było już totalną porażką. Rozumiem, że pewnie sponsor wymógł taki pokaz. No, na pewno. To było pod sponsorów, nie pod widzów. To na pewno. Także, no, ciężko powiedzieć cokolwiek dobrego na temat tych ubrań. Tam było multum jakichś dodatków, jakichś dziwnych kwiatów na rękach, jakichś dziwnych naszyjników, duże torby, wszystko jakoś tak przemieszane. Zastanawiam się... Też nic zaskakującego, nie? Kompletnie. Nawet człowiek by się nie spodziewał, że to są wielcy projektanci, nie? No, takie, jakieś takie klasyczne ubrania. Także, jeżeli chodzi o modę, to tej mody było najmniej w tym całym... Mhm. Szkoda. Jeszcze jedna rzecz, która nas tam może nie zainteresowała, ale zwróciliśmy na to uwagę, czyli konkurs, bo nagle konferencjer tam się rozszalał, że konkurs, tutaj panie będą rozdawały za chwilę jakieś kupony, nim pani przeleciała po publiczności, która się ożywiła nagle, Kaja zresztą też, bo chciała wygrać kolagenową kurację, prawda? Aj, ty mi też docinasz widzenie. Ja z kolei chciałam sushi. Tak, ja chciałam zestaw kolagenu, ale słuchajcie, nie doszły do nas torebki z lodów, takie hostessy roznosiły te losy. Nim do nas doszły, to już zaczęli rozdawać. W ogóle nie doszły. No. W ogóle nie doszły, a konkurs już został rozstrzygnięty, także to też ciekawe, że chyba pierwsze rzędy były wyjęte z konkursu. Czyli całkiem, no, jak ktoś sobie poszedł na taki pokaz, to mógł wyjść na plus, ponieważ najadł się, napił, mógł jeszcze coś wygrać przy okazji, a że tam jakieś dziewczyny paradowały. Stwierdzić też, że mógłby być modelką na przykład, bo tam te dziewczyny, które były, to myślę, że połowa tych gości mogłaby też wejść na wybieg i założyć jakąś kieckę. Ale co chciałabym powiedzieć teraz miłego na temat czegoś takiego rodzaju eventów, że fajnie, że takie coś się dzieje. To był okej, pierwsze koty za płoty. Być może ludzie teraz zaczną myśleć o tym, żeby organizować coś takiego, bo miejsce jest fajne. Miejsce bardzo jest duża super przestrzeń. I to właśnie też słyszałam takie głosy, że kiepsko, że to było takie nieprzygotowane, niedokończone te biura, ale to było fajne, bo taka surowizna to właśnie pasowało i tutaj wybieg i jakieś takie wielkie, powiedzmy, stroje, przynajmniej w założeniu, no to pasuje, wydaje mi się, to się tak z niczym nie kłóci. Gdyby tam były, nie wiem, parkiety, jakieś ornamenty na ścianach, to fatalnie właśnie, a ta surowizna to było okej. Mi również się to bardzo podobało, także... Sami organizatorzy, już też słyszałam z Zara Events, mówią, że mają już kilka pomysłów na kolejne pokazy w Zielonej Górze. No mam nadzieję, że wyciągnęli wnioski. Ostrzeżenie czy obietnica, nie? Tak. Mam nadzieję, że wyciągnęli wnioski z tego, co się działo teraz. I ten pierwszy pokaz, no, zapowiadało się dobrze od tego samego czerwonego dywanu i tak dalej, ale czerwony dywan jakby nie robi imprezy, tak? Więc no, organizatorzy nie są ślepi, myślę, że widzieli właśnie, co się dzieje, że ludzie wychodzili po prostu w trakcie, że gdzieś tam jeszcze po prostu lampkę szampana zabrali po drodze i wyszli po prostu stamtąd, także na pewno, no tak myślę, będzie lepszy ten następny pokaz. Czyli cieszymy się, że taka inwencja w ogóle powstała, że gdzieś tam ktoś, szkoda, że taka mała reklama też tego była, bo ukazało się gdzieś tam dzień przed, czy w ten sam dzień. W ogóle nie było, to jakiś sekret był chyba. No, dlatego się też zastanawialiśmy, czy to jest na zaproszenia robione, czy my możemy tam w ogóle przyjść, czy to jest tylko dla mediów, dla wybranych osób, dla zaproszonych. Tak, w ogóle żadnej reklamy, żadnych informacji, do mediów kilka poszło zaproszeń, ale to wszystko jakieś takie trochę jak w sekrecie. Ale udało nam się wejść. Zobaczyć. No i taka nasza relacja. Trochę obsmarowaliśmy organizatorów, ale no może sobie wezmą do serca. Ale przyjdźcie też, jak będzie następna taka akcja, na pewno będziemy w Radiu Indeks informować. Przyjdźcie, bo to rzeczywiście takie trochę to taką Warszawą i Łodzią może tam w 1%. Zapachniało nam. Zapachniało, tak, a resztę sobie sami zdanie wyrobicie, jak to wygląda w Zielonej Górze. No było lepiej, coraz lepiej. Dziękuję ci, Kaju. Dziękuję za pomoc, że mogłam przybyć. To jest ładny cytat jeszcze w twojej gazecie. Mogę? No to tak dawaj. Na wyjście? Proszę. Moda przemija, styl pozostaje. Coco Chanel. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Za obecność i za cytat. A my przechodzimy dalej. Stówka już rozdana. O evencie sobie powiedzieliśmy. No to tak jak obiecałam, teraz będzie rzecz o najsłynniejszych i najfajniejszych leggingsach świata. Must have. Ostatnimi czasy znalazłam taką stronę Black Milk, która zajmuje się sprzedażą leggingsów właśnie. Leggingsy to jedna z mojej po prostu ulubiona część garderoby. No i co? To firma znajduje się w Australii. Zajmują się głównie leggingsami. Firma powstała w 2009 roku i James Lillis, który jest właścicielem tej firmy, postanowił kupić maszynę do szycia. Postanowił kupić
bardzo dobrej jakości materiały, no i zaczął szyć leginsy właśnie. Leginsy w totalnie odjechanych kolorach, przeróżne printy, świetne. W ogóle moim faworytem, jeżeli śledzicie profil facebookowy audycji, facebook.com/f.victim, to tam znajdziecie w ogóle moje ulubione leginsy, czyli w amerykańską flagę. Jedną nóżkę macie w biało-czerwone pasy, a drugą niebieską w białe gwiazdki. Świetne. Chociaż, no cena. Cena może odstraszać, bo to rzeczywiście, niektórzy powiedzą, po prostu leginsy. W internecie wyczytałam od szczęśliwych posiadaczy leginsów, że są bardzo wygodne, rzeczywiście są uszyte z świetnej jakości materiałów. Także chyba są warte swojej ceny, ale te ceny wahają się od 60-70 dolarów do tak 130 dolarów przynajmniej za parę. No i kłopotem jest też to, że firma jest w Australii i też, żeby kupić te leginsy, to też trzeba się trochę namęczyć. Ale oprócz leginsów mają także stroje kąpielowe i body w naprawdę w przeróżne fajne wzory. Wzór kosmiczny to tam w ogóle najbardziej popularnymi leginsami, które są sprzedawane w tej firmie, to ostatnimi czasy leginsy w taki galaktyczno-kosmiczny wzór. Polecam stronę Black Milk, bardzo fajny sklep. Jeżeli ktoś lubi leginsy, to rzeczywiście powinien tam zajrzeć. Out of fashion. A out of fashion to dzisiaj, tak jak powiedziałam na początku, obserwacje z ostatnich dni. Jakoś tak wyszło, że i ten pokaz mody, później w sobotę trafiło mi się wesele, a wiecie, jak to na weselach, również jakby taka rewia mody się pojawia. I co zauważyłam? Rzecz dość ciekawą, ponieważ myślałam, że odchodzi się już od tego, żeby malować się pod kolor jakby sukienki, można tak powiedzieć. No, naoglądałam się jednak takich zestawów, gdzie jeżeli sukienka jest zielona, to i powieki są zielone. Jeżeli sukienka jest niebieska, to i powieki są niebieskie. I tak dalej, można by tego wymieniać. No, nie wiem, jak się do tego ustosunkować. No, może panie do tej pory myślą, że to tak trzeba, to tak samo jak z torebką i z butami, że muszą być w tym samym kolorze. Nie muszą. Tak samo jest z makijażem. Makijaż nie musi być w identycznych kolorach. Fajnie, jeżeli ta paleta barw jest podobna, ale jak wiemy, paleta barw jest bardzo, bardzo duża. Także nie musimy koniecznie malować się, szukać cieni do powiek, które są identyczne jak nasza sukienka. Można sobie w tej kwestii akurat poeksperymentować. A druga sprawa, to akurat wyłuskałam z tłumu gości na evencie tym modowym. Kiedyś mówiłam, że białe ubrania, to wszyscy zresztą wiemy, i delikatna opalenizna latem to jest bardzo fajne połączenie. Delikatna. Bo kiedy do białej sukienki pani prezentuje no taką nachalną opaleniznę, to już nie wygląda ładnie, a wygląda bardzo tanio. Także też trafił mi się taki obrazek. Właśnie biała, delikatna, zwiewna sukienka i do tego przerażająca, nawet powiedziałabym, opalenizna. I nawet nie wiem, czy to była opalenizna taka uzyskana przez słońce, czy przez solarium, czy taka po prostu z tubki. Opalenizna jest fajna, ale wydaje mi się, że taka skóra delikatnie muśnięta słońcem to jest o wiele fajniejsza niż taki spalony kurczaczek. No dobrze. Chwila muzyki dla was, bo ja się już trochę nagadałam. Lady Gaga. Można o niej powiedzieć wiele, ale jeżeli chodzi o styl, to ona wyprzedza wszystkich. Alfabet projektantów. Age of Glory. Jeszcze chciałam nawiązać tylko do najnowszego utworu Lady Gagi. Powiedziałam, że ona wyprzedza wszystkich stylem, ale wydaje mi się, że teraz zastopowała delikatnie. Nie wiem, czy widzieliście teledysk do Age of Glory. Sama go wyreżyserowała, zwolniła reżysera, no i po tym zwolnieniu no ten teledysk nie jest tak zaskakujący jak pozostałe. Polecam obejrzeć, jeżeli wytrzymacie do końca, bo krótko mówiąc jest trochę nudny. Ale my mamy kolejną literkę. O, jak Rick Owens. Rick Owens
to dość barwna postać, chociaż tak szczerze mówiąc, po przeglądzie projektantów, które mamy już za sobą, kto z nich nie jest barwną postacią? Moja praca jest jak zakochujący się w sobie Frankenstein i Greta Garbo. Tak mówi o swoich projektach ten urodzony w słonecznej Kalifornii projektant, który lubuje się w całkiem odmiennej estetyce, bo dość mrocznej. Co o nim? Porzucił studia malarskie po 2 latach z zamiarem zajęcia się modą właśnie. Wolał pójść do szkoły technicznej. Stwierdził, że lepiej jest opanować mistrzostwo formy i kroju. No i zaczął pracę, dość żmudną pracę u producentów taniej masowej odzieży, ale w 1994 roku wystartował już z własną linią promującą dość ciekawy styl glunge, czyli połączenie glamuru i grunge'u. Dość wybrał też dość niebanalny sposób promocji. Zero reklam, zero rozgłosu i jeżdżenie z projektami od jednej klientki do drugiej. No i tak jeżdżąc, udało mu się uzyskać Courtney Love czy Madonny, tak więc ten jego cichy marketing jednak popłacił. Ale prawdziwym przełomem było zdjęcie młodej Kate Moss, zrobione przez nieżyjącą już Corinne Day. Kate Moss pozowała wtedy w słynnej, skórzanej kurtce projektu Owensa. Dlaczego słynne? Już wam mówię. Jest w modowym środowisku taka opinia istnieje. Jeśli chcesz raz w życiu zaszaleć i kupić coś markowego i obrzydliwie drogiego, wybierz skórzaną kurtkę od Ricka Owensa. Będzie ci służyć przez lata. Skórzane skórki od Owensa są bardzo popularne, przede wszystkim dlatego, że są bardzo dobrej jakości, bardzo dobrze uszyte, bardzo solidnie, z takiej cienkiej, dosłownie jak papier skóry, bardzo wygodnej, mięciutkiej. Też taki specyficzny krój, ponieważ ona ma wąskie rękawy i kaskadowe ułożenie kołnierza. Bardzo fajne, ale rzeczywiście obrzydliwie drogie, także taka kurteczka. To jest jednak spory wydatek. Co jeszcze o Owensie? Po tym, jak już powiedziałam, zdjęcie Kate Moss się ukazało, to w 2002 roku Vogue zasponsorował jego pierwszy oficjalny pokaz na Tygodniu Mody w Nowym Jorku. Co do jego projektów, one są pełne sprzeczności, ponieważ są, najczęściej są bardzo futurystyczne, takie wydaje się na pierwszy rzut oka, że są bezpłciowe, ale z drugiej strony tak paradoksalnie są kobiece, ponieważ po włożeniu, że tak powiem, one modyfikują trochę sylwetkę i wygląda się w nich naprawdę dobrze. Minimalistyczne, proste w noszeniu. Owens zawsze podkreśla, że jego praca, w swojej pracy próbuje się wyzbyć zbytniej konceptualności. A jeżeli chodzi o niego samego, to właściwie rozgłos przynoszą mu nie tylko jego projekty, ale też jego jakby styl życia. Od lat wygląda tak samo, długie, czarne włosy, taka trochę androgeniczna uroda. Bardzo, bardzo ciekawy człowiek. Tak jak powiedziałam, większość projektantów to jednak artyści i oni nawet lubią swoim wyglądem wyrażać to, co im w głowach i w duszach siedzi. No i oczywiście w swoich cudownych projektach. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Fashion Victim. Obiecałam wam, że dzisiaj będzie Agnieszka z butiku Agnieszki. Niestety zatrzymały ją jakieś sprawy zawodowe, także obiecała mi, że będzie w przyszłym tygodniu już na pewno. Wtedy sobie porozmawiamy o second handzie, konkretnie jej second handzie i w ogóle o second handach. 100 zł rozdane, w przyszłym tygodniu oczywiście również 100 zł, to już Aga sama wam 100 zł do swojego sklepu rozda. Zaglądajcie na facebook.com/f.victim, tam bardzo często pojawiają się różne konkursy, no i pozostałe modowe newsiki. To do usłyszenia.